użyj wszystkiego do zwiększenia limitu ringów. 455! 10 poziom ringów, proszę państwa. Wypadałoby w ogóle porobić, kurde, te nawrotki, te cofki do poprzednich wysp, żeby, kurde, zwiększyć ten limit ringów, bo boję się, że ostatni boss mi da, kurde, w kość, no nie? Wtedy będę płakał i co zrobię, biedny? No, będę płakał! Tu mamy tak naprawdę całkiem sporo do odblokowania, chciałem powiedzieć, odblokowanego. Więc teraz można byłoby cofnąć się w tamte rejony. Bo warto byłoby spróbować tam coś jeszcze odblokować, by cała wyspa była odblokowana. Za dużo odblokowania w jednym zdaniu, muszę przyznać. Lecimy! Lecimy! Ej! Ale to chamskie było! Ale to chamskie było w tym momencie! Sonic powinien się tam złapać! Co jest grane? O, teraz doskoczył. Teraz doskoczył, kurde, się obudził Sonic. Jeden. O! Tak, to jest to, czego ja nie mogłem ogarnąć na początku. I w sumie nadal nie ogarniam, jak to zrobić, będąc szczery. Chociaż chyba wiem, co ja mam zrobić. Tak mi się wydaje. Nie, jednak nie wiem. A jednak wiem. Chyba. Dawaj do góry. Dobra, tu mi się nie udało niestety. Jednak nadal nie wiem, co mam tam zrobić, ale dojdę do tego. Prędzej czy później dojdę. Jeszcze się zaskoczycie pozytywnie. Tymczasem tutaj. Co tu mamy do zrobienia? O co tu chodzi? Znowu, kurde, łowienie. Serio? A bo dobra, walić to. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze będzie. Ojej! Dużo was! Ale fajnie! Ale was dużo! O, siema! Z tym dawno też nie gadaliśmy. A to chyba nie jest stary, nie? Nie, to nie jest stary. Ale mamy teraz, o kurde. Czy coś jeszcze? O! Zamień całą prędkość na limit ringów? Nie, no to chyba już nic nie chcę. To idź spać. Ale mamy teraz, kurde, 40 poziom i 35 do obrony. Ofensywa i defensywa, moi drodzy. Jeśli miałbym to ocenić, to oceniłbym to właśnie tak. Ofensywa i defensywa. Ale nadal mi brakuje tego 4-6, 4-7, 4-8. Nie wiem, czy będzie mi to dane dzisiaj odblokować. Zakładam, że nie, bo po co? Ale już się przyzwyczaiłem do tego, że nie idzie po mojej myśli.
Caterpillar, ach. Chcemy? No dobra, chcemy. Widzieliście, ile mu zostało HP? No naprawdę. Aż tak. No zobaczcie, ile mu zostało. Czy to jest... żenada. No, to jest żenada i ja zginąłem właśnie. Ale przynajmniej się jasno zrobiło. Więc są jakieś plusy. No nie! Nie! Dobra, padł. Ja pierniczę. Ale się wymęczyłem. Ale się udało w końcu. W końcu się udało. Superancko. O, masakra. O, co tu mamy? A z chęcią skorzystam z tego. Odblokuję sobie następną część wyspy. A co? Nie będę taki. Tak jest. Tak jest. Tak jest, moi drodzy. O, tu mnie na przykład jeszcze nie było. Bardzo warto było tutaj przyjść. Bardzo warto. I... coś tu widziałem. Ha 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 ha. Widzicie, kurde? Patrzcie, co my mamy za trola u góry. Opłacało się tu iść. Siemaneczko, 4-6. Halo? Coś się zbugowało jak zwykle. Jak zwykle to samo, musiało się zbugować, nie mogło być inaczej. O, teraz. Gra się obudziła. Gra się w końcu obudziła! S, 40 ringów. Spoko, 40 ringów? A dlaczego tyle? Czemu tak mało? Tu jest jakiś haczyk, że jest te 40 ringów. Mi się wydaje, że jest jakiś haczyk. Dobra, pomińmy to. Już to widzieliśmy. Tysiące razy. Wiemy, co się stanie. Sonic przekroczy... przejście, no nie? Ha! Chemical plant. No dawno nie widziałem tego poziomu. Gdzieś zostawiłem ringi czerwone. Okej. To jest bardzo ciekawe, co tutaj się teraz wydarzyło. Wyczyniło się. Mówiłem, że jest jakiś haczyk, prawda? No, jest jakiś haczyk, zdecydowanie jest. Bo absolutnie tutaj żadnych prawie że wymagań nie ma ten poziom. Czyli albo gdzieś red ringi są w banalnych miejscach schowane, a ja tego ogarnąć nie potrafię. Albo to, co ja mówię, nie ma kompletnie sensu i tyle. Ale jeśli to ma sens, to XD, tylko mam tyle do powiedzenia, XD dosłownie. O! Trzy ostatnie mamy zebrane, super! Gdzie są dwa pierwsze? Takie moje pytanie.
Minuta 30 na rangę S. To szukamy teraz tych dwóch pierwszych. Pierwszy mi się wydaje, że będzie u góry. Znaczy, przepraszam. Tak, u góry. Bo ja dołem szedłem. Nie, tu byłem. Co ja gadam za głupoty? O, tu mnie nie było, dokładnie. No właśnie. O! Super, super, teraz do mety, biegniemy. Mamy wszystko. Niestety się spóźniłem, ale przynajmniej mamy wszystkie ringi czerwone. I B, jak baran. Śmiesznie, bo baranem jestem, nie? Beka, bardzo beka. Minuta 28, jest! Mamy to! Jest SK! Za 50 razem, wiedziałem, że tu jakiś haczyk będzie. Masakra. Ja pierniczę. O, to co nam zostało? 4-5, 4-7 i 4-8, nie? Coś takiego. O, masakra. Dobra. Skoro tu już mamy zrobione 4-6. Mamy tutaj to ogarnięte. Super. To co nam jeszcze zostało? No właśnie, co nam jeszcze zostało? To jest dobre pytanie. O! Znowu ten? Znowu ten farmazon? Silver Hammer! O! To jakiś nowy. No! Został pociśnięty, kurde. Chłoptaś. I znowu mamy 5 kół zębatych. Znowu. 5 kółek. 5 kółek! Tu w ogóle w tych, na tych terenach mnie jeszcze nie było. Nie no, ładnie tutaj jest ogarnięte. O! A tu jakieś przejście mamy, patrzcie. Widzicie to? Ha, ha, ha! Nie wiem, o co tu chodzi. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi. O! Patrzcie ty! Patrzcie, jaki trik! Jesteśmy po drugiej stronie. Ej. Ej, tego to nawet nie wiedziałem, że się tak da. LOL. Gra nam kazała ten. Gra nam kazała, jak to się mówi, zrobić... Boże, to... Aż mi słów zabrakło. Powiem wam szczerze, że przez to, co mi się tutaj udało zrobić, to aż mi słów zabrakło. Ha, ha. Skorzystamy sobie. Co będziemy mieli teraz zwiększone? Podniesiono poziom obrony do 36.
O, mamy teraz poziom obrony do 36. Super. Super, super. Czy coś jeszcze? Ale idź spać. Nie masz mi nic ciekawego do powiedzenia, niestety. Szkoda. Dobra, no to co? Mamy tu jeszcze... Widzę jedną cyberprzestrzeń. Więc zróbmy nią. Czemu by nie? Ciekawe, co to będzie za cyberprzestrzeń. Na razie jeszcze nie wiem, ale dopiero zaraz się dowiem, co to będzie za cyberprzestrzeń. Wasze zdrowie, widzowie. Cztery siedem. To mamy 4,6 zrobione, 4,7. Nie wiem, czy 4,5 mamy zrobione. Ale jeżeli nie, no to nam tylko 4,8 już zostaje. Ja pierniczę, nieźle. Ponad 2 godziny sesji. O kurczę! Tej scenerii to dawno nie widziałem. Nie no, dobra, widziałem, ale ładnie to w nocy się prezentuje. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, mamy pierwszy Red Ring. Muza też tutaj dobra jest, muszę przyznać. Kurde! Zbieraj. Pewnie eski nie będę miał, szkoda. No ale muszę z tym żyć jakoś. Oj, tego nie planowałem. A jednak planowałem. Dobrze, dobrze, że ten poziom to jest na tyle prosty pod względem tych wszystkich Red Ringów, że fajnie, cieszę się. Minuta 30, czyli mam tak naprawdę wszystko, nie licząc czasówki. Teraz robimy na minutę 30. Let's go. No i zium, minuta 13. Super, bardzo fajnie. Opuść. 4,7 zrobione. No. 4,5 i 4,8. To są jedyne, które nam brakuje. Cztery, siedem zrobione, jak najbardziej tak. Nadróbmy sobie pierścionki. Kolejny klucz, fajnie. Śpisz? Czyli nie chciał nam pomóc, kurde, a to Gaugan jeden.
Wypadałoby teraz to odblokować. Tamtą bramę, bo ja nielegalnie się tutaj dostałem, prawdę mówiąc. Ja, mi ten glitch w ogóle nie powinien się udać, a się udał. Z jakiegoś powodu. No ale no dobra, no kurde, skoro się już tutaj dostałem, no to przykro mi. Przynajmniej pokazałem coś dla osób, które mogły o tym nie wiedzieć, że się tak da. A uwierzcie mi, da się. Najwidoczniej się da. Może teraz spróbujmy przeskoczyć na drugą stronę, tak jak się dostałem. Tak teraz wrócimy z powrotem. O, dokładnie tak. Tu nie powinienem być, a mi się udało to zrobić. Dobra. To trzeba będzie się wsłuchać. Tum, 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 tum. Jeszcze raz. Jeden, trzy, dwa mi się wydaje. Spróbujmy kombinację 1-3-2. A nie! Udało się! Teraz legalnie żeśmy bramę odblokowali. He! Widzicie, wydawało mi się źle, a się okazało, że dobrze jest. O! O, o, o! Jeszcze raz. Kolejna część mapki została odblokowana. No i o to chodziło. No, jestem właśnie tutaj. O! O! Coś tam się pojawiło. Ale bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, że ta część mapki została odblokowana, bo będziemy mogli teraz fajnie się tutaj dostać. Tak bardzo ładnie, fajnie. I może jeszcze tu zrobimy, a co? Jak już korzystać, to korzystać. Bardzo w ogóle brzydki teren się tu wygenerował, w sensie graficznie to ładnie wygląda, ale no brzydko wygląda na takiej zasadzie, że no... Ponuro tu jest, tak depresyjnie wręcz bym powiedział. Tu się musimy dostać. Okej. Tak. Tak jest. Dobra, kola z lodem. Bardzo dobra. Na mapa, kurczę, coraz lepiej wygląda. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Mapa coraz lepiej wygląda. No zobaczcie, kurczę. No nie mówcie, że ona coraz gorzej, bo coraz lepiej wygląda. Naprawdę się tutaj staram w miarę eksplorować. Ale myślę, że... O! Dobra. Weźmy jeszcze tego, pokonajmy na sam koniec. No! Po raz kolejny zostałeś pokonany. Cię ćwierzu. Dobra. Myślę, że na takich bagnistych, bym powiedział, i trochę depresyjnych terenach będziemy mogli skończyć.
Tak mi się wydaje. No nie ma co tutaj już za bardzo pokazywać, więc być może jest jakaś spora szansa, że następna sesja już będzie ostatnią sesją z Sonica Frontiers. Nawet wypadałoby wręcz skończyć w końcu tę grę. Bo tylko przedłużam, przedłużam, przedłużam i jeszcze raz przedłużam. A wypadałoby w końcu ją skończyć. Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Zapoznajcie się z linkami, które są podane w opisie, gdyż są to moje socjale, na których najczęściej możecie mnie znaleźć. W szczególności na Discordzie i Facebooku, gdyż tam się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach. Jakby co, ja idę w tym momencie, to nie jest tak, że gra sama z siebie idzie, tak więc uspokójcie się, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, tak jak się spodoba, jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale, tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!